kończą swoje zajęcia w szkołach. Dziękuję nauczycielom, którzy ich przygotowywali przez 3 lata do egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, którzy w ostatnim czasie musieli przejść na nauczanie zdalne. Wiemy, że nie było to łatwe wyzwanie, ale to nauczanie funkcjonuje. Dzięki temu uczniowie, także i maturzyści, nie mieli czasu wolnego, tylko mieli możliwość przygotowania się do egzaminu. Mówiliśmy o tym, że dużym wyprzedzeniem poinformujemy, kiedy egzaminy się odbędą i za chwilę te terminy podamy. Ale oprócz maturzystów nadal swoją naukę kontynuują uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, uczniowie szkół podstawowych w formie zdalnej. Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwieścili działalność szkół, przedszkoli, żłobków. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek i to ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja. Za kilka dni poinformujemy także Państwa, czy będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej. Z punktu widzenia jednak maturzystów i ósmoklasistów ważny jest termin egzaminu i tak, czy się on oczywiście odbędzie. Uznaliśmy, i to jest także poparte stanowiskiem rektorów polskich uczelni, którzy kilkakrotnie dawali już znać, że z ich punktu widzenia egzamin maturalny, ale i także egzamin ósmoklasisty jest egzaminem, który pozwala w sposób obiektywny przyjrzeć się temu, jakie umiejętności, wiedzę zdobyli uczniowie i na tej podstawie dokonywać rekrutacji czy do szkół średnich, czy do uczelni. Dlatego też uznaliśmy, że będziemy starali się przeprowadzić te egzaminy. Wyznaczyliśmy daty dosyć odległe i dosyć bezpieczne, a ostateczną decyzję będziemy oczywiście podejmowali wraz z ministrem zdrowia w zależności od tego, jak będzie rozwijała się sytuacja epidemiczna. I tak rozpoczniemy od egzaminów maturalnych. Rozpoczną się one 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potem w kolejnych dniach egzaminy z kolejnych przedmiotów aż do końcówki czerwca. Chcielibyśmy, aby w tym roku ze względu na szczególną sytuację, sytuację epidemiczną, nie miały one tej części ustnej. Będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne. Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Od 22 czerwca rozpoczną się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a potem w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych, tak aby mogli oni dokończyć praktyki. Ten plan przewiduje, że wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla. Planujemy, że wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końcówki lipca i wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół średnich. Jeśli chodzi o matury, przewidujemy także egzamin dodatkowy dla tych, którzy z różnych powodów zdrowotnych, jakichś losowych, nie będą mogli wziąć udziału w egzaminie maturalnym w pierwszym terminie, tak aby ten egzamin dodatkowy mógł być na początku lipca. I wówczas przewidujemy, że mniej więcej do 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników egzaminów maturalnych. A ci, którzy chcieliby poprawiać, mogliby to robić na początku września i wtedy wyniki tych egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów samych do końcówki września. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna pozwoli na to, aby te egzaminy przeprowadzać. Oczywiście z zachowaniem tych rygorów bezpieczeństwa, o których wielokrotnie pan minister mówił, tak aby uczniowie nie siedzieli na przykład po 2 czy 3 w jednej ławce, tylko tak jak to zresztą było w poprzednich latach. Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w pewnej odległości od pozostałych uczniów, tak aby przeprowadzanie tych egzaminów było bezpieczne dla samych absolwentów szkół podstawowych, szkół średnich, dla nauczycieli i ich rodzin. Wydaje nam się, że ta decyzja dzisiejsza pokazuje długą perspektywę.
wyraźnie daje czas zarówno maturzystom, jak i ósmoklasistom na to, aby przygotowali się na pewien konkretny termin egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Wypełniamy więc postulat, który bardzo często także do Ministerstwa Edukacji trafia. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra nauki i szkolnictwa wyższego, pana Wojciecha Murska. Szanowni państwo, te daty, które padają, są niezwykle ważne nie tylko dla ośmioklasistów czy maturzystów, ale są niezwykle ważne też dla tych, którzy myślą o studiowaniu. I na pewno podtrzymanie formy, że matura jest tym wyznacznikiem jakościowym, jest takim bardzo ważnym sygnałem dla wyższych uczelni. I na pewno też możemy stwierdzić, że o ile proces rekrutacji będzie musiał zakładać modyfikacje i odejście od dotychczasowych przyzwyczajeń, bo te terminy wyników matur ulegają istotnemu przesunięciu, to zapewnienie ze strony władz wyższych uczelni, zapewnienie ze strony rektorów jest takie, że ten tryb rekrutacji będzie jak najbardziej możliwy, będzie przebiegał w taki sposób bardzo konstruktywny. I myślę, że też ważną informacją jest, że przy tych terminach jest możliwość, żeby rok akademicki rozpoczął się w normalnym trybie. Ważna informacja jest na dzisiaj, że tak jak przy pierwszych rozporządzeniach, jeśli chodzi o proces dydaktyczny, zachowujemy pełną spójność z Ministerstwem Edukacji Narodowej, czyli też 24 maja jako ta data zawieszenia wszelkiej działalności dydaktycznej jest niezwykle ważna. Ale chciałbym podkreślić, że prace naukowo-badawcze mogły się toczyć i mogą się toczyć i mam nadzieję, że one trwają oczywiście z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa, to jest oczywiste. Myślę, że też w jakimś zakresie, znowu uwzględniając warunki bezpieczeństwa, też pracownicy administracyjni planują te procesy inwestycyjne na poszczególnych uczelniach, patrząc na tą sytuację odmrażania gospodarki, bo też, jak wiemy, inwestycje są tym ważnym elementem. Także dzisiejszy spójny komunikat, znowu stawiając bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, myślę, że jest tym długo oczekiwanym dla naszej młodzieży tą informacją niezwykle ważną. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Bardzo proszę o zabranie głosu ministra zdrowia, pana Łukasza Szumowskiego. Szanowni państwo, chciałbym po pierwsze podzielić się taką refleksją. Mieliśmy święta Wielkiej Nocy i dzięki temu, że Polacy zachowali się niezwykle odpowiedzialnie, pozostali w domach, nie obserwowaliśmy wzrostu istotnego, dużego wzrostu zachorowań po tym wydarzeniu, wielkim wydarzeniu, jakim są święta Wielkiej Nocy. Dzięki temu mogliśmy ogłosić niedawno pierwsze luzowanie tych ograniczeń, które były bardzo dla wszystkich trudne i uciążliwe, ale tak jak powiedziałem, niezbędne i konieczne do tego, żeby ilość zachorowań nie wzrosła gwałtownie. W najbliższych dniach będziemy zbierali informacje o tym, jaki efekt na przebieg epidemii miały te zdjęcie tych ograniczeń. Widzimy już ludzi w lasach, w parkach, przemieszczających się, uprawiających sport i będziemy komunikowali, co dalej. Te wszystkie analizy, te wszystkie obostrzenia prowadzą do tego, żebyśmy mogli w sposób odpowiedzialny i taki zgodny z wszelką wiedzą mówić o tym, co dalej. I właśnie tutaj panowie ministrowie zakomunikowali o terminach egzaminów, niezwykle ważnych egzaminów, bo te egzaminy są dla wszystkich uczniów takim kamieniem milowym w ich życiu tak naprawdę. Ale oczywiście te wszystkie
prognozy, te wszystkie przewidywane terminy, no zależeć będą również od tego, czy będziemy nadal utrzymywali ten dystans, będziemy jednak zakładali maseczki i nie nosili tej maseczki na brodzie, a tak jak to powinno być, zakrywając nos i usta. I czy będziemy ten dystans zachowywali w środkach masowego transportu publicznego, czy na ulicy. Te egzaminy oczywiście będą przeprowadzone w maksymalnym również reżimie sanitarnym, czyli z dystansem, z ograniczeniem możliwości kontaktu, tak jak tutaj pan minister mówił, choćby ta forma ustna egzaminów jest, nie będzie jej po prostu, bo jednak ona daje znacznie większe kontakty i ryzyko w kontaktach międzyludzkich. Natomiast te wszystkie działalności nasze zależą od tego, jak będziemy się zachowywali dzisiaj. To nasze dzisiejsze zachowanie da nam szansę wprowadzić kolejne etapy, które chcielibyśmy wprowadzić, jeśli dziś będziemy się zachowywali odpowiedzialnie i rozsądnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Teraz będą zadawane pytania, które zostały przesłane przed konferencją. Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Pani redaktor Mara Wójcikowska, TVN24. Jak oceniany jest pomysł ZNP, by odwołać egzamin ośmioklasistów i by odbył się tylko konkurs świadectw? Proszę także o komentarz do słów Sławomira Broniarza, który obecne zamieszanie z terminami określa jako przepychanki i apeluje, by skończyć zabawę emocjami uczniów i maturzystów. Chodzi o zapowiedź rządu, że uczniowie o terminach dowiedzą się 3-4 tygodnie przed egzaminem. Bardzo proszę, panie ministrze. Możemy powiedzieć, że dotrzymujemy słowa i to ze znacznym wyprzedzeniem, bo przecież terminy, które dziś zakomunikowaliśmy, znacznie wykraczają poza ten minimalny termin 3 tygodni. My nie musimy mieć wezwań poszczególnych związkowców czy dziennikarzy do tego, aby podejmować odpowiedzialne decyzje. To dlatego tak długa perspektywa. Proszę zauważyć, że są to 1,5 do 2 miesięcy od dnia dzisiejszego wyznaczanie perspektywy dla uczniów poszczególnych poziomów nauczania. Jeśli chodzi o to, dlaczego jednak decydujemy się na przeprowadzenie egzaminów, tu mogę podeprzeć się nie tylko naszymi opiniami dotyczącymi tego, jak oceniamy obiektywizm tych egzaminów zewnętrznych, ale i także kilkakrotnym stanowiskiem polskich uczelni. Ostatnio, kilka dni temu, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego wystosowała do nas pismo, w którym podkreśla fundamentalną rolę, jaką polski system egzaminacyjny odgrywa w procesie rekrutacji zarówno do szkół wyższych, jak i szkół średnich. Pan profesor Marciniak, który podpisał to pismo, wskazuje na to, że egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych. Wcześniej jeszcze konferencja rektorów akademickich szkół polskich wyraźnie wskazywała, że polskie szkoły wyższe, o czym mówił dzisiaj pan minister, gotowe są odłożyć postępowania rekrutacyjne do czasu otrzymania systemu egzaminacyjnego wyników tegorocznej matury. My oczywiście także i terminy rekrutacji do szkół średnich dostosujemy do nowych terminów egzaminów ósmoklasisty. Dzięki temu uczniowie będą mogli wykorzystać tę wiedzę i umiejętności, które zdobyli przez ostatnie lata i wykazać się w egzaminie w obiektywny, porównywalny sposób. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Jeszcze jedno pytanie, które wpłynęło od pani redaktor Maji Wójcikowskiej z TVN24. Co z rekrutacją na studia? Czy brany jest scenariusz pod uwagę, że rok akademicki zacznie się później? Szanowni Państwo, ta odpowiedź już padła. Oczywiście wszystko, co tutaj mówimy, wszystkie terminy są uwarunkowane tym, na co nieustannie zwraca uwagę pan minister Szumowski, czyli sytuacją związaną z epidemią. Zakładając, że ten scenariusz będzie tak jak dzisiaj i ta dyscyplina naszych rodaków będzie utrzymywana, to jesteśmy w stanie podać te terminy. I jeżeli te terminy zostaną dotrzymane,
i sytuacja pozwoli, to tak jak powiedziałem, zakładamy, że rok akademicki odbędzie się w tradycyjnym terminie. Natomiast oczywiście wyzwaniem będzie, ale z zapewnieniem rektorów, że do takiego dobrego podjęcia wyzwaniem będzie sam proces rekrutacji, który musi być dostosowany właśnie do tych terminów wyników egzaminów maturalnych. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Redaktor Amadeusz Calik, Super Express. Czy rząd planuje dalsze przedłużanie zawieszania zajęć w szkołach i na uczelniach wyższych? Pan minister Piątkowski. Tak jak mówiliśmy wielokrotnie, nasze decyzje przede wszystkim wynikają z oceny, jak wygląda sytuacja epidemiczna. My dziś oceniliśmy, że możemy już w dłuższej perspektywie ocenić, że powrotu do szkół, przynajmniej masowego powrotu do szkół, nie może jeszcze być. Stąd wskazaliśmy tę odległą datę 24 maja. I gdy będziemy zbliżali się do tej daty, to z wyprzedzeniem co najmniej kilkudniowym poinformujemy, jakie będą dalsze decyzje. Wtedy oczywiście nasza wiedza będzie zdecydowanie szersza niż dzisiaj. Będziemy mogli przewidywać, co będzie działo się w końcu maja i na początku czerwca. I wtedy podejmiemy ostateczną decyzję. Jeszcze może dopowiadając, że w tym wymiarze funkcjonowania wyższych uczelni okazuje się, że poszczególne uczelnie, i to jest zjawisko powszechne, opracowały procedury związane z egzaminami, z zaliczaniem kolokwiów nawet. W związku z tym można myśleć o takim spokojnym zakończeniu w postaci egzaminów tego semestru. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytanie. Redaktor Karol Darmoros, Polskie Radio. Czy jesienią i zimą w czasie sezonu grypowego możemy mieć podobny nawrót epidemii koronawirusa jak obecnie? Czy to oznaczałoby, że sytuacja będzie jeszcze gorsza niż teraz? Szanowni Państwo, oczywiście tak dalekie predykcje są bardzo trudne i myślę, że obarczone są ogromnym ryzykiem błędu, bo wiemy, że małe zmiany dzisiaj skutkują dużymi zmianami za miesiąc czy za dwa, ale no niestety też wszystkie dane wskazują, że na pewno w okresie jesiennym nawróci sezonowy wzrost zachorowań na grypę na półkuli północnej. I nie ma żadnych danych, aby wirus COVID do tego czasu zniknął. W związku z tym na pewno będziemy borykać się z podwójną chorobą, podwójną liczbą pacjentów i może być to okres trudny. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Łukasz Konarski, Radio Z. Jaki jest plan dalszego odmrażania gospodarki? Kiedy nastąpi otwarcie kolejnych sklepów, gabinetów kosmetycznych i salonów fryzjerskich? Jakie restrykcje powinny tu obowiązywać? Szanowni Państwo, tutaj my odpowiedzialnie przekazujemy Państwu te informacje i te rekomendacje na podstawie danych i na podstawie wiedzy. Pierwsze informacje o wpływie zniesienia pewnych regulacji, które nastąpiły w poniedziałek, będziemy mogli podać dopiero w przyszłym tygodniu. W związku z tym podawanie jakichś terminów bez tej wiedzy byłoby nie podbudowane danymi. W związku z tym w przyszłym tygodniu będziemy informować Państwa o tym, jak pierwszy etap wpłynął na ilość chorych i o kolejnych terminach. Dziękuję bardzo. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękuję.